skrócie... Zawarcie małżeństwa jest jednym z wydarzeń osobistych w człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne. Czyli ważna tworzy decyzja. Się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej jest pod opieką i ochroną. Proszę? Jak pan dba o zdrowie teraz? Jakaś dieta, ruch? No, staram się. Jeszcze 2 lata temu to robiłem trasy 15-20 kilometrów. No. To bardzo dużo, to młody tyle nie zrobił przez rok. Po zgonie żony, to wie pan co, a przyzna pan mi taką rację, że psychika działa na fizykę. Czy jak pan chodzi na spacery, to pan nie myślał o żonie, tak, że zmarła, tak? Nie. Jak chodziłem na spacery, to w ten czas było w porządku. Żona żyła i już. Czy jak żyła wtedy? Tak, a jak już żona zmarła, to stres. Panu się nie chciało już? Nie to, że nie chciało. Znaczy, no, nie miał pan humoru po prostu? Stres. Nie, humor to tego. Jeżeli chodzi o chodzenie, to zawsze miałem. I teraz mam, pomimo, że nie mogę chodzić. Codziennie jestem na grobie żony. I najpierw się modlę, a później rozmawiam z nią, w jakiś sposób. No. Często, codziennie pan chodzi, tak? Tak. I za ile tak pan mniej więcej pan tam siedzi? Godzinę, pół? A to zależy od pogody. Nieraz i godzinę. Godzinę. Nie. A jak dzisiaj, to pół godziny. To naprawdę pan musiał kochać żonę? Tak. Proszę? Czyli pan musiał naprawdę kochać tą żonę? No to małżeństwo na tym polega. Tak, do końca, tak. Aha. Gdzie pan jeszcze pracował, tak w skrócie? Zawarcie małżeństwa jest jednym z wydarzeń osobistych w człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne. Czyli ważna tworzy decyzja. Się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej jest pod opieką i ochroną. Aż miło posłać, jak pan tak mówi. No. Proszę? Zgadzam się z panem, no. Czy to trzeba, jak ktoś już żeni, to już musi podjąć decyzję na całe życie, tak? No tak. Nie to, że się rozmyśli za tydzień. W życiu małżeństwa zaczyna się nowy okres w życiu małżeństwa. Powstają nowe prawa, nowe problemy, nowe obowiązki. No. Miło się rozmawiało. Wszystkiego dobrego. Czego panu mogę życzyć jeszcze? No cóż, zdrowia. Dużo zdrówka panu życzę, żeby pan się zmieniał. No. Żeby pan był jak najszczęśliwszy, żeby jak najwięcej uśmiechu. Dziękuję ślicznie. Miło, niech pan wraca. A ja panu życzę sukcesów w pracy. O, aż miło tak. No. Dzisiaj, do telewizji, do internetu. Czy warto mieć pieska? Tak, warto mieć. Ale dlaczego? Niech pan coś powie więcej. Warto mieć, bo jest przynajmniej człowiek spacer przymusowy z domu. Czyli na zdrówko pójdzie, tak? Tak, na zdrówko. Czy to jest prawdziwy przyjaciel człowieka, pies? Proszę? Jest to prawdziwy przyjaciel człowieka? Tak, prawdziwy, to jest prawdziwy. Bardziej wierny niż człowiek? Tak. Nie, jak się boi.